Bilans panowania. Mimo licznych wad, August III należał do najbardziej popularnych w Polsce królów. Na okres panowania Augusta III przypada okres maksymalnej anarchii, największego zastoju w życiu kulturalnym, politycznym i ekonomicznym Rzeczypospolitej. Upadło wtedy zupełnie znaczenie Polski na zewnątrz. Wzrosła samowola rodów magnackich. Fryderyk II na wielką skalę emitował fałszywą walutę, którą zalał Polskę. Wywołało to gwałtowny wzrost cen i chaos w gospodarce. Rzeczypospolita była konglomeratem latyfundiów i szlacheckich majątków. Anarchia polska weszła do kanonu systemu europejskiego. Sami Polacy określali sytuację powiedzeniem „Polska nie rządem stoi”, wierząc, że anarchia jest gwarancją nienaruszalności granic i pozycji Rzeczypospolitej. Ocena panowania Augusta III jest zróżnicowana. Po latach niepewności i wojen nastąpił okres długiego pokoju i braku konfliktów na linii dwór-poddani. Stąd współcześni mu poddani zachwycali się królem. Miejsce Wettina despoty zajął Wettin dobrotliwy, który nie wtrącał się w sprawy poddanych i zapewniał możliwość korzystania z uciech życia. Rozgrzeszał szlachtę od obowiązku troski o bezpieczeństwo i przyszłość kraju. W rezultacie, mimo licznych wad, August III należał do najbardziej popularnych w Polsce królów. Historycy obecnie oceniają Augusta III zupełnie inaczej. Widzę w nim bezmyślnego i zgnuśniałego człowieka, który nie podjął najmniejszej próby poprawy złej sytuacji Rzeczypospolitej. W końcowym okresie panowania pojawiły się nastroje proreformatorskie i na ten okres przypada rozwój wczesnego oświecenia na ziemiach polskich. Pojawiły się takie inicjatywy jak reforma szkolnictwa Stanisława Konarskiego, rozwinęła się działalność braci Załuskich. W dziełach pisarzy politycznych pojawiły się projekty reform. Jednak cały ten żywy ruch umysłowy odbywał się poza dworem królewskim.